Halo, 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 cześć, z tej strony Keep The Beat, to jest kanał o koszykówce. Dziś mam dla was nieco luźniejszy materiał. Dalej o koszykówce, dalej o graczach NBA, ale będzie trochę też o tematyce streetwearu, troszkę o hip-hopie, mianowicie o legendach muzyki hip-hopowej, ale przede wszystkim będzie to odcinek o butach. Słuchajcie, nie wiem czy słowo świeże jest świeże w roku 2019, no ale 23 lata temu słowo świeże na pewno było świeże, tak samo jak te buty. Przed wami Fila Grand Hill 2. Najlepszy model butów Fila do kosza, jakie kiedykolwiek powstały. Słuchajcie, nie będę ukrywał, że naprawdę jaram się, że mam ten model już u siebie. Zwykle nie nagrywam klipów o butach na tym kanale. Może to się zmieni. Wiecie, no kiedyś tam nagrałem z jeden czy dwa materiały, to bardziej w formie ciekawostki. Ale jak sami widzicie, te buty jakby zmotywowały mnie do tego, żeby nagrać biografię Granta Hilla, którą też możecie sobie tutaj właśnie zobaczyć. Strasznie mi się podoba ten retro look, strasznie mi się podoba to, że jest to but sygnowany nazwiskiem Granta Hilla, jednego z największych, najlepszych koszykarzy, do których wkłada się do szuflady z napisem, co by było gdyby. Mianowicie, no, Grant Hill to był wielokrotny All-Star, który naprawdę mógł osiągnąć bardzo, bardzo dużo, gdyby nie to, że miał potworne problemy z kontuzjami. Koniec końców i tak miał naprawdę interesującą, ciekawą i długą karierę. Spędził prawie dwie dekady w lidze, więc no chyba nie było jednak z nim aż tak źle. Powiem wam taką ciekawostkę. Kiedy Tupac Shakur, tak, ten Tupac Shakur, świętej pamięci Tupac Shakur, wyszedł z więzienia na początku roku 96, wydał album All Eyes On Me. Jest to jeden z najbardziej legendarnych, najlepiej sprzedających się albumów hip-hopowych w historii. No i poza tym był to w ogóle pierwszy dwupłytowy album w historii muzyki hip-hopowej. No i w środku oczywiście była wkładka, wiecie, książeczka, spis utworów w ogóle. I na jednym ze zdjęć znajduje się Tupac Shakur siedzący na jezdni, prężący się, pokazujący właśnie ten oto model butów. I teraz powiedzcie mi, jakim cudem akurat ten model znalazł się we wkładce jednego z najsłynniejszych albumów w historii muzyki hip-hopowej. Grant Hill całkiem niedawno przyznał się do tego, że po prostu z ogromnego szacunku do Tupaca Shakura, kiedy tylko on wyszedł z więzienia, to Hill wtedy postanowił przygotować mu paczkę, wysłać mu ten oto model butów i po prostu tak o, sprawdzić bez zapowiedzi, czy mu się spodobają. No i wiadomo, kilka miesięcy upłynęło itp. itd. i nagle okazuje się, że Tupac ma te buty na sobie i jest w nich na zdjęciu we wkładce do albumu. Grant Hill nawet o tym nie wiedział, dowiedział się o tym po fakcie. No i generalnie nie ukrywajmy, że przede wszystkim dla niego to było coś niesamowitego, no bo hej, kurde, Tupac Shakur ma na sobie moje buty, wow. No ale nie ukrywajmy, że był to przede wszystkim wielki boom oraz ogromnie pozytywny PR dla samej firmy Fila. Ale żeby nie było, to nie była pierwsza taka historia na linii Grant Hill, rap, obuwie sportowe, ponieważ wcześniej, mianowicie pierwszy model Fili, Grantów Hillów, tak to nazwijmy, Granty Hilly jedynki, Grant Hill wysłał te buty do innego rapera, który też jest przede wszystkim ogromną legendą, jeśli chodzi o ten gatunek muzyczny, czyli wysłał go do Method Mana z Wu-Tang Clanu i ten Method Man oczywiście też w nich chodził, też mu się to podobało. To jest akurat bardzo fajne, kiedy jakby swój swego pozna. Sam model tego obuwia wyszedł w kilkunastu różnych wersjach kolorystycznych, m.in. w wersji olimpijskiej w roku 96. Grant Hill w końcu reprezentował Stany Zjednoczone na igrzyskach. Wyszła także specjalna kolorystyka nawiązująca do jego uczelni oraz do drużyny Duke Blue Devils. No i oczywiście wyszła też jedna kolorystyka czarno-czerwona, właśnie dotycząca Tupaca Shakura. Było tego naprawdę całe mnóstwo. Sam model nawet pojawił się w wersji niższej. Macie przed sobą takie zdjęcie, więc generalnie tych różnych wersji było mnóstwo.
Sam Grant Hill oczywiście również w nich występował i zaliczył w nich naprawdę sporą liczbę dobrych meczów. No chociażby wystąpił w tych butach w meczu gwiazd, ale no na przykład w słynnych pojedynkach Detroit Pistons versus Chicago Bulls, kiedy to Grant Hill był już wcześniej jakby okrzykiwany następcą Michaela Jordana, no to jednak to był wielki pojedynek Grant Hill versus Michael Jordan i ten pojedynek to nie był tylko i wyłącznie pojedynek umiejętności na parkiecie, ale także pojedynek obuwia, ponieważ kiedy Grant Hill właśnie nosił na sobie te oto buciki Fila Grant Hill 2, Michael Jordan miał na sobie swoje klasowe, klasyczne, legendarne Jordany 11, Concordy. Przykładowo 21 stycznia 1996 roku podczas takiego jednego pojedynku Jordan oraz Hill zdobyli łącznie 60 punktów. Dokładnie Michael Jordan miał 36 punktów, 8 zbiórek, 4 asysty, 2 przechwyty, 1 blok, a Grant Hill 24 punkty, 9 zbiórek, 6 asysty, 3 przechwyty. No to tyle jeśli chodzi o ciekawostki, może teraz po prostu powiedzmy sobie co nieco na temat tych butów. Zacznijmy od podeszwy, która... może nie, zacznijmy od wagi, ponieważ jak widzicie, no te buty wyglądają dość masywnie. Mają ten swój taki retro look, są to oczywiście buty ze skóry. Jakby to sugeruje, że są o wiele bardziej wytrzymałe, są też na pewno o wiele bardziej ciężkie, niewygodne, toporne i no... no nic z tych rzeczy, naprawdę nic z tych rzeczy. Podeszwa jest strasznie gruba, ale sam but jest naprawdę niesamowicie lekki. A co najważniejsze, przynajmniej dla mnie, bo dla mnie akurat najważniejsze w butach jest wygoda. Jak włożyłem stopę, to w sekundzie poczułem naprawdę świetną wygodę. Jak już zacząłem sobie w nich troszkę chodzić po mieszkaniu, skakać, biegać i w ogóle, to tak dotarło do mnie dość szybko, że te buty nie mają żadnego okresu rozbijania się, nie mają jakiegoś etapu, że o kurczę, moja stopa się musi przyzwyczaić, but się musi dopasować do mojej stopy. Nie. Założyłem te buty i po prostu pasowały. Więc pod tym względem, jeśli szukacie butów, które z miejsca będą potwornie wygodne, ale jednocześnie stabilne, to te buty naprawdę są świetnym wyborem. Tylko też nie odbierzcie mnie źle, ponieważ o ile tak zachwalam te buty, że są stabilne, wygodne, gruba podeszwa sugeruje, że na pewno... sugeruje, że te buty świetnie by się sprawowały także na zewnątrz, czy to betonie, czy na tartanie. Wiadomo, że te buty 25 lat temu były robione inaczej niż teraz. Nie oznacza to, że to są buty skierowane do gry w koszykówkę. W sensie, wiecie o co mi chodzi, 25 lat temu w takich butach się po prostu grało, ale teraz ta cała technika tworzenia obuwia sportowego o wiele bardziej poszła do przodu. Buty są robione bardziej z takich sztucznych, syntetycznych materiałów i w ogóle, no i nie wiem, no według mnie ja bym te buty bardziej potraktował typowo lifestyle'owo, a jeśli chodzi o lifestyle, no to musicie przyznać, że są kurde śliczne, te buty są po prostu piękne. I nie wiem, czy nie byłoby mi żal po prostu wyskoczyć w nich też na boisko, żeby je pobrudzić i podniszczyć. Więc jeśli szukacie butów do lansu, jeśli szukacie butów po prostu, które będą fajnie wyglądały i potrzebujecie takiego retro looku w swojej szafie, to sądzę, że ten model byłby naprawdę świetnym wyborem. Szybki opis. Podeszwa jest bardzo gruba i bardzo wysoka. Na samym dole oczywiście jest biała. Tutaj mamy kolor taki ciemno-niebieski, granatowy. Ta linia to jest tak jakby obrys prowadzący po całym profilu tego buta. No i mamy środek skórzany. Na środku mamy, naszywane logo Fila. Biel, czerwień, granat. Fajnie to wygląda. Jest stylowe, jest takie wiecie, clean, jest czyste, więc pod tym względem się to bardzo podoba. Jeśli chodzi o logówki Fila, tutaj na samym przodzie, bardziej z takiej jakby zewnętrznej strony buta, mamy poziome logo Fila, na języku mamy kolejne logo Fila i z tyłu mamy także inne logo Fila, które jest akurat bardzo ważnym logiem Fila, ponieważ to jest rzep. I to jest świetna sprawa podczas zakładania buta, bo możecie sobie troszkę to poluzować, włożyć stopę, a następnie pyk i dopasować piętę tutaj Achillesa, żeby wszystko było ładnie, stabilne, żeby wszystko dobrze trzymało. No jak śmiałbym zapomnieć, jeszcze jest jedna logówka na podeszwie. Czekaj, policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, no i sześć. Naszywka Fila z wewnętrznej strony jest jednokolorowa. Pyk.
Podsumowując, buty mają naprawdę bardzo ciekawą historię, są bardzo stabilne, ultra wygodne i to wierzcie mi na słowo, są ultra wygodne. Jeszcze ten pas z tyłu, ta rzepa z tyłu sprawia, że można stopę idealnie dopasować tutaj do wnętrza buta, więc to jest naprawdę świetna sprawa. Retro look według mnie jest piękny, ale wiadomo, to wszystko kwestia gustu. Nie wszystkim się to musi podobać, ja akurat mam słabość do butów z lat 90., więc mi się to bardzo podoba. Ja osobiście w tych butach bym nie grał w kosza, chyba że tak rekreacyjnie sobie pójść porzucać na luzie i w ogóle. Bardziej to są buty, nie wiem, do żeby pójść sobie na spacer, do kościoła, na obiad, do matki twojej dziewczyny, w sensie waszej, nie że ja chcę podrywać wasze czy coś. Do klubu bym w nich na pewno nie poszedł, bo byłoby mi ich żal, że się pobrudzą, to nie są buty do wody. Wiadomo, że żyjemy teraz w takich czasach, że ten streetwear po prostu poszedł do góry niesamowicie i nie wiem, posiadanie własnych par Jordanów u siebie na chacie, gdzieś tam w szafie, to nie jest nic niesamowitego, bo takie buty są dostępne wszędzie, ale jeśli chodzi o takie buty, jeśli chodzi o buty trochę bardziej może niszowe, ale wciąż legendarne, no to nie wiem, czy macie jakieś takie naprawdę kozackie buty Fila w swojej garderobie, bo jeśli nie, to kupcie File Granty Hile dwójki. File Granty Hile dwójki. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Dajcie znać, czy tak i czy chcecie więcej tego typu filmów na moim kanale. No i przy okazji też dajcie znać, jakie są wasze odczucia względem tego modelu. A ja tymczasem się z wami żegnam. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.